Przypadł mi dzisiaj w udziale zaszczyt przywitać naszych szanownych gości. Zacznę tutaj od prezes pani Beaty Szydło, posła Pawła Szałamachę, posła Piotra Badiarza, naszą udzielkę naszej listy Mirosławę Grzeską oraz Mieczyn Sasza Reskiego. Oddaję głos tutaj pani prezes. Szanowni Państwo, to dzisiejsze spotkanie, które tutaj odbywało się przed chwilą we Wrocławiu, spotkanie z przedsiębiorcami, to jest jedno z najważniejszych spotkań, które w tej kampanii wyborczej przeprowadziliśmy, które się odbyło. To była rozmowa, bardzo dobra rozmowa o tym, czego potrzebuje polska przedsiębiorczość, czego oczekują polscy przedsiębiorcy i jak państwo powinno tworzyć dobre prawo, żeby przedsiębiorcy mogli działać, żeby mogli tworzyć miejsca pracy, rozwijać swoje firmy i budować rozwój Polski. Bo to dzisiaj na barkach przedsiębiorców, tych ludzi, których możemy nazwać właśnie bohaterami codziennego dnia, tymi, którzy mimo, że państwo bardzo często tworzy prawo, które nie pomaga im prowadzić swojej działalności, swojej firmy, ale wręcz komplikuje im życie, utrudnia im życie. Oni te trudności pokonują, radzą sobie świetnie i to dzięki nim dzisiaj możemy powiedzieć, że Polska się rozwija. To są lokalne firmy, to są małe firmy, lokalni przedsiębiorcy, ale to są też rzemieślnicy, z którymi nie tak dawno w Kalwarii Zebrzydowskiej miałam okazję rozmawiać. Wszyscy ci ludzie mówią o tym, że dzisiaj oczekują ze strony polskiego państwa stworzenia takiego systemu, który da im możliwość funkcjonowania, rozwijania swojej działalności. Trzeba czerpać z doświadczenia tych ludzi. To są praktycy. To oni wiedzą, co zrobić, żeby Polacy rzeczywiście mogli myśleć o takim rozwoju, który będzie nam dawał szansę na to, byśmy dorównywali do najlepszych. Ambicją naszą, ambicją wszystkich Polaków jest to, byśmy dorównywali do tych najlepszych. Musimy stworzyć takie warunki, by małe firmy stawały się średnimi, a średnie dużymi, by konkurowały z tymi najlepszymi. Polskie państwo musi wspierać polskie firmy i w Polsce, i za granicą, musi budować dobry klimat dla polskich marek. To jest obowiązek państwa. Przedsiębiorcy sami sobie poradzą, ale państwo musi stworzyć ten system, który będzie dla nich systemem wsparcia. My chcemy czerpać z doświadczenia polskich przedsiębiorców. Chcemy czerpać z ich praktyki, bo uważamy, że tylko wówczas, kiedy połączymy wiedzę naukową z praktyką przedsiębiorców, będziemy mogli naprawdę mówić o tym, że tworzymy system, który daje szansę rozwoju, prowadzący nas do tego, byśmy konkurowali z najlepszymi gospodarkami. Dzisiaj politycy w Polsce muszą pamiętać o dwóch słowach. Gospodarka, przedsiębiorczość. To jest to, co wyznacza przyszłość dla Polski, co wyznacza przyszłość dla Polaków. Dzisiaj musimy mówić o tym, że Polacy mają ogromny potencjał, ogromną energię. A polskie państwo musi stworzyć taki system, który tę energię i ten potencjał wykorzysta. Dlatego dzisiaj ogłaszam również tutaj państwu we Wrocławiu. We Wrocławiu, mieście, które jest postrzegane jako symbol nowoczesności, symbol właśnie tego rozwoju, który chcemy realizować, chcę ogłosić bardzo ważny dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, bardzo ważny program. Program skierowany właśnie do przedsiębiorców. Jest razem ze mną pan poseł Paweł Szałamacha, który jest współautorem tego programu, który bardzo, bardzo namawiał mnie do tego, żebyśmy przede wszystkim koncentrowali się właśnie na przedsiębiorce, na gospodarce. Jeżeli państwo pozwolicie, to będzie za chwilę mówił o szczegółach tego naszego projektu, ale też chcę powiedzieć, że Paweł Szałamacha swoim doświadczeniem zawodowym, również i politycznym, bo przecież jest parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości, ekspertem w naszym klubie o spraw gospodarczych, gwarantuje, że te projekty będą przez nas nie tylko że realizowane, ale skutecznie wdrażane w życie. Ma też doświadczenie swoje ze studiów na Uniwersytecie Harvarda. Tam ostatnio przebywał i chcielibyśmy, żeby również to doświadczenie Pawła Szałamachy było wykorzystane. Szanowni Państwo, jeżeli Polacy nam zaufają, będziemy tworzyć rząd, wówczas powołam do życia Narodowe Forum Przedsiębiorców. Nowoczesny
think tank, który będzie ciałem doradczym dla premiera polskiego rządu, dla polskiego rządu, ale będzie też miejscem dyskusji, debaty, ścierania się różnych koncepcji, w którym będą brali udział naukowcy, ludzie świata nauki i właśnie przedsiębiorcy. Ten mały biznes, który dzisiaj jest podstawą, fundamentem polskiej gospodarki, przedstawiciele polskiego rzemiosła. Dzisiaj musimy czerpać z ich doświadczeń. Bardzo proszę, żeby pan minister Paweł Szałamacha o szczegółach powiedział. Dziękuję pięknie, dziękuję za to piękne prowadzenie. Proszę państwa, nie tylko nasze środowisko polityczne, ale generalnie chyba ludzie, którzy zajmują się gospodarką, mają wrażenie, że przez ostatnie lata dostęp do ucha decydentów, dostęp do ucha premiera mieli jedynie finansiści, jedynie osoby związane z rynkiem finansowym i bankierzy. Taki był przeważający skład tego ciała doradczego przy prezesie Rady Ministrów. Uważamy, że to trzeba zmienić, że perspektywa czy sposób, w jaki rozumieją gospodarkę finansiści, musi się ścierać, musi nie być dominującym, ale brać to także pod uwagę głos ludzi, którzy realnie wytwarzają rzeczy, produkują konkretne towary lub usługi. Dlatego jest ta koncepcja Narodowego Forum Przedsiębiorców, czyli ciała, które funkcjonuje przykładowo w Finlandii w podobnej formie, doradczego, tworzącego strategię rozwoju gospodarczego kraju, gdzie duży udział jest przedsiębiorców, firm, sektora produkcyjnego, usług i w którym to miejscu ścierają się koncepcje, spotyka się administracja, czyli no, polityka demokratyczna, spotyka się wiedza, czyli najlepsze umysły kraju i spotykają się właśnie ci ludzie, którzy tworzą codzienną zamożność naszego kraju, tworzą miejsca pracy. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Otóż właśnie to, żeby było maksymalnie prosto zakładać firmy, ale żeby cały system, całe otoczenie podatkowe, instytucjonalne, całe państwo wokół pozwalało im rosnąć. Pozwalało z firm małych stawać się firmami średnimi, firmami dużymi i rozpychać się coraz bardziej w Europie w Środkowej, a później może dalej. To, o czym dzisiaj rozmawialiśmy tutaj z gośćmi, na początku dotyczyło tych problemów, na które się napotykają przedsiębiorcy w tej pierwszej fazie rozwoju. Ściąganie należności z faktur. System podatkowy, który wymaga płatności podatków, pomimo że przedsiębiorca nie uzyskał zapłaty za fakturę. Bezwzględność i na pewno ślepota czasami aparatu skarbowego wobec takich sytuacji. To wszystko należy zmienić, te wszystkie rygle należy otworzyć, bądź wręcz czasami te rygle należy niektóre z nich, powiem mocniej, wyłamać, po to, żeby to, co stanowiło o podstawę rozwoju w naszym kraju, uwolnić, żeby jeszcze raz sięgnąć do tych zasobów i zrobić ten drugi krok. Drugi krok tym razem we współpracy, w takim partnerstwie strategicznym właśnie sfer gospodarczych, przedsiębiorców i powiedziałbym mądrego, przewidującego rządu, który do nich wyciąga rękę. Taka jest nasza koncepcja. Zapraszamy już dzisiaj środowiska gospodarcze do uczestnictwa w tym think tanku, który mamy nadzieję będzie można już za czas dzielony od dzisiaj, liczony w tygodniach, powołać i nacisnąć przyciska później gaz i pełną parą naprzód. Teraz o zabranie głosu poproszę posła Piotra Weberza, który jak mało kto zna lokalną specyfikę tej małych i średnich przedsiębiorców. Szanowni Państwo, Wrocław to miasto postrzegane w Polsce jako miasto sukcesu, ale w tym mieście mamy do czynienia z przyjaznym klimatem, jeżeli chodzi o duży biznes. To jest miasto, w którym królują galerie, królują duże hale targowe. Natomiast nie ma dobrego klimatu w naszym przekonaniu dla małego i średniego biznesu. To środowisko Prawa i Sprawiedliwości od lat zabiegało o radę dla małego i średniego biznesu przy prezydencie. To się nam udało zrobić.
chcemy jednak iść krok dalej, aby to mały i średni biznes był tym biznesem, który będzie królował we Wrocławiu. Dzisiaj niestety tak nie jest. Chcemy aby to się stało. I ta inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości ma być przyczynkiem ku takiemu działaniu. Mam nadzieję, że tak się stanie, że Wrocław faktycznie będzie miastem sukcesu nie tylko dla wielkich korporacji, nie tylko dla wielkich galerii, ale także dla małego i średniego biznesu. Nie pozostaje nic innego, jak podziękować tutaj pani prezes Beacie Szydło za tą inicjatywę, że została ona ogłoszona właśnie we Wrocławiu. Ja od ponad roku reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość w Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Ograniczenia Biurokracji w Sejmie, reprezentuję Wrocław. Tam też się spotykamy z problemami, które toczą nas wszystkich, bo to nie tylko przedsiębiorców dotyczą te problemy związane z nadwyraz rozrośniętą biurokracją. I właśnie poprzez takie forum, taką formę dialogu na pewno będziemy mogli pomóc nam wszystkim. Nie wiem, czy ktoś może teraz pytania tutaj do pani prezes, jeżeli ktoś z dziennikarzy ma. Dzień dobry, Katarzyna Sosnowska, TVN24. Ja bym chciała zapytać, czy wiceprezes PiS Antoni Macierewicz informował o odtajnieniu aneksu do raportu o WSI w porozumieniu z panią Jarosławem Kaczyńskim i Andrzejem Dudą? Także czy są w ogóle takie plany, żeby jeżeli pani wygra wybory w przyszłym rządzie, Antoni Macierewicz był ministrem obrony? I czy potwierdza pani swoją obecność na debacie wszystkich partyjnych liderów? I czy wyobraża sobie pani taką debatę bez Ewy Kopacz? Dziękuję. Szanowni Państwo, ja się spodziewałam tego pytania i myślę, że dzisiaj przede wszystkim nie chciałam się wpisywać w strategię wyborczą Platformy Obywatelskiej. A to jest narracja, którą próbuje od rana narzucić Platforma Obywatelska. Ja nie komentuję ich strategii, więc proszę wybaczyć, ale nie będę komentowała również tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o debatę, no to mogę powiedzieć tak. Ja już naprawdę nie wiem, o co chodzi pani premier Kopacz, bo jednego dnia mówi, że chce debaty, drugiego dnia mówi, że nie chce debaty, musi się zdecydować. To jest naprawdę jej wybór, ona się musi zdecydować. Ja dzisiaj rozmawiam o przedsiębiorczości, rozmawiam o wyższych płacach dla Polaków, o gospodarce, ona w kółko i w kółko o debacie i o debacie. No myślę, że już Polacy mają tego dosyć. No to są historyczne wypowiedzi, które nie wnoszą naprawdę nic nowego do życia politycznego w Polsce, również do tej kampanii wyborczej. Polacy, ja jeżdżę po Polsce, rozmawiam, ludzie chcą rozmawiać o pracy, a przedsiębiorcy o tym, jakie stworzyć dla nich warunki. No to są dzisiaj tematy, którymi się powinni zajmować politycy. Dzień dobry, Dominika Haszczyńska, Fakty TVN. Chciałabym zapytać, czy powinna być zwiększona kontrola państwa nad sądami i prokuraturą? Oraz czy zna pani projekt Konstytucji Prawa i Sprawiedliwości i czy ta dużo większa władza prezydenta niż premiera to dobre rozwiązanie? Jeżeli tak, to dlaczego, a jeżeli nie, to również proszę o odpowiedź dlaczego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w Polsce jest naprawdę dużo spraw do naprawienia. Po ostatnich 8 latach rządów, tej ekipy rządzącej, która dzisiaj zamiast rozmawiać o gospodarce, o przedsiębiorczości, zajmuje się sama sobą i straszeniem Polaków różnymi wymyślonymi przez nich historiami, naprawdę jest dużo do zrobienia. Ale żeby to zrobić, trzeba najpierw wygrać wybory. Teraz jest kampania wyborcza, my mamy plan, mamy program, mamy ekipę, która to będzie realizowała. Dzisiaj rozmawialiśmy o bardzo ważnej sprawie, o Narodowym Forum Przedsiębiorców. Pokazaliśmy, jaki jest tego cel, co chcemy zrealizować właśnie wspólnie z przedsiębiorcami. Pan poseł Paweł Szałamacha mówił o tym, jak to będziemy realizowali. To są konkrety. My dzisiaj rozmawiamy o konkretach. Przed nami ostatnie kilkanaście dni kampanii wyborczej. Naszym obowiązkiem jest dzisiaj przekonać jak największą liczbę wyborców do tego, żeby poszli razem z nami, żeby ten nasz program zaakceptowali. Jeżeli zwyciężymy, jeżeli wygramy, jeżeli Polacy nam zaufają, a to oni będą decydowali o tym, kto będzie w Polsce rządził po 25 października, wówczas będziemy mogli zrealizować te założenia, które są w naszym projekcie. My mówimy o różnych zmianach, o konieczności różnych zmian. Mówimy również o tym, nie ukrywamy, mówi o tym i pan prezydent, ale mówimy również i my w naszym programie, że w Polsce potrzebna jest dyskusja nad nową ustawą zasadniczą. W tej chwili ten czas, który już upłynął od momentu, kiedy przyjęta została ustawa zasadnicza, konstytucja, która w tej chwili w Polsce obowiązuje, zmienił się, czas się zmienił, idziemy do przodu i ta dyskusja jest potrzebna, ale to wszystko po wyborach. Ale ta zwiększona rola prezydenta to dobre rozwiązanie?
To jest temat do dyskusji. To jest rzeczywiście projekt, który my rozważamy, mówimy o nim, ale myślę, że dzisiaj najważniejszy jest głos obywateli. O wszystko w Polsce trzeba pytać obywateli. Jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że trzeba z obywatelami dyskutować na przykład o przedsiębiorczości, ale też dyskutować o tym, żeby rodzice mieli prawo decydowania, kiedy ich dzieci pójdą do szkoły. Czy wiek 6-letni to jest odpowiedni wiek do tego, żeby dzieci 6-letnie poszły do szkoły. Chcemy pytać ludzi o to, co myślą na temat systemu emerytalnego, bo my chcemy rozmawiać z obywatelami, a obecna władza obywatelom głos odbiera. Więc my na pewno będziemy dawali w tak kluczowych sprawach, w tak ważnych sprawach głos obywatelom. Czyli rozumiem, że będzie referendum, jeśli chodzi o zmianę konstytucji, tak? Pani redaktor, w tej chwili musimy wygrać wybory, żebyśmy rozmawiali o zmianie konstytucji i wprowadzaniu innych projektów ustaw, które mamy w życiu. Czas po wyborach będzie tym czasem, kiedy będziemy takie decyzje podejmować. Jeżeli są jakieś pytania, to... Dzień dobry, Weronika Przybylska, telewizja TTV. Ja chciałam zapytać, czy zgodziłaby się Pani na koalicję ze Zjednoczoną Lewicą pod przywództwem Barbary Nowackiej? Ona deklaruje chęć udziału w takiej koalicji, jeżeli PiS spełniłby pewne warunki, m.in. stawkę godzinową 15 zł, tanie leki dla seniorów, mieszkania dla młodych i wyprowadzenie religii ze szkół. W dużej części punktów zgadzają się ze sobą obie partie, czy może Zjednoczona Lewica to dobry koalicjant? I jeszcze chciałam zapytać o tę debatę. Czy debata z Panią premier Kopacz się odbędzie? Panie redaktor, w tej chwili rozmowa o jakichkolwiek koalicjach jest rozmową czysto teoretyczną. Ja jestem osobą praktyczną, lubię rozmawiać o kwestiach, które są pewne, o faktach, lubię działać zawsze w takim otoczeniu rzeczywistym. To jest w tej chwili teoria. Jaki będzie wynik wyborczy przed nami ostatnie kilkanaście dni do wyborów? Polacy będą dokonywali wyborów. Trudno powiedzieć, która z tych partii znajdzie się w polskim parlamencie. Na pewno będzie tam Prawo i Sprawiedliwość, ale my chcemy zwyciężyć oczywiście w takim stopniu, byśmy mogli rządzić bez naszych koalicjantów. Dla mnie bez koalicjantów, natomiast jeżeli będzie ten dzień 26 października, wtedy będziemy wiedzieli, jakie są ugrupowania w parlamencie, kto ma jaką siłę i kto będzie tworzył rząd, jakie będą wtedy szanse. Dla mnie jest ważne jedno. Żeby wreszcie politycy przestali zajmować się swoimi partiami politycznymi, swoimi pomysłami na życie, tylko żeby zaczęli się zajmować sprawami obywateli. Bo dzisiaj jak się słucha Polaków, to oni mówią, no my chcemy żyć normalnie i chcemy, żeby wreszcie ktoś się zajął naszymi sprawami. Myśmy zgłosili konkretne projekty, konkretne propozycje ustaw, między innymi dotyczące minimalnej stawki godzinowej. W Polsce jest potrzebna dobra zmiana, potrzebna jest naprawa polskiego państwa. Wszyscy ci, którzy chcą tej naprawy, którzy chcą wprowadzać dobre projekty i działać na rzecz obywateli, wymagają szacunku i warto z nimi rozmawiać. Warto zawsze rozmawiać z ludźmi, którzy myślą o Polsce, o sprawach, które dotyczą rozwoju Polski. To są kwestie, które dzisiaj dotyczą wszystkich Polaków i na to ludzie czekają, więc to jest zawsze ten temat dobry do rozmowy. Ale żeby móc wprowadzać te dobre projekty, musimy wygrać wybory. Kilkanaście dni zostało, my robimy wszystko, żeby zwyciężyć. Pani Prezes, Tomasz Miedlen, TVN24. Ja bym chciał dopytać o Antoniego Macierewicza, bo mówi Pani, że nie będzie komentować strategii Platformy, natomiast Antoni Macierewicz pojawił się w kampanii, wprawdzie w Chicago, ale jednak, czy to jednak jest, rozumiem, element strategii Prawa i Sprawiedliwości? Czy w takim razie zgadza się Pani z poglądami tam prezentowanymi? No i drugie pytanie, czy to oznacza, że Antoni Macierewicz w tym przyszłym rządzie jest brany pod uwagę jako kandydat? To jest jedno pytanie i drugie o ustawę antysmogową. Chciałbym zapytać, czy to dobrze, że prezydent podpisał tą umowę, tą ustawę, bo no, ona była krytykowana przez posłów PiS. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale odpowiem to, co poprzednio. Platforma Obywatelska, nie chcąc rozmawiać o gospodarce, o przedsiębiorczości, pisze premier polskiego rządu na billboardach, że będą Polacy lepiej zarabiali. Ale ja nie usłyszałam w tej kampanii wyborczej ze strony pani premier Kopacz nic na temat gospodarki i propozycji gospodarczych. Niech przyjdzie i niech powie, jak to będzie realizowane. Dlaczego nie chciała rozmawiać o projekcie ustawy o minimalnej stawce godzinową, którą myśmy złożyli w Sejmie. Brakło czasu, mówi pani Kopacz, nie chce o tym mówić. Więc pytam. Czy na billboardach napisane, że Polacy będą
lepiej zarabiali. To jest kolejna obietnica Platformy i Ewy Kopacz, której ona nie spełni, czy jest to tylko i wyłącznie obietnica na rzecz kampanii wyborczej? Bo dzisiaj na ten temat nie chcę rozmawiać. Natomiast bez przerwy pojawiają się próby wprowadzania tematów, które mają Polaków od tych ważnych tematów dla nich odwrócić, mają absorbować ich tematami, które Platforma wrzuca jako element swojej strategii w kampanii wyborczej. Ja nie będę komentować kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, proszę wybaczyć, ale my realizujemy swoją kampanię i na tym się koncentrujemy. Jeszcze raz powiem, że dla nas najważniejsze są dzisiaj sprawy obywateli. Pan prezydent podpisał ustawę i zawsze przy podpisywaniu ustaw przede wszystkim musi kierować się tym, czy dane przepisy wprowadzone w życie, uchwalone przez Sejm, jest zgodne z konstytucją. Więc pan prezydent dokonał dokładnie tego, co jest jego obowiązkiem. Jeżeli nie znalazły się zastrzeżenia niezgodności z konstytucją, no to było uzasadnione, że ta ustawa została podpisana. My uważamy, że to nie jest dobre prawo. Głosowaliśmy przeciwko tej ustawie. I chcę też powiedzieć bardzo wyraźnie, proszę Państwa, że oczywiście rzeczą nadrzędną jest zdrowie obywateli. Trzeba rozmawiać o tym, co zrobić, żeby ograniczyć zanieczyszczenie w dużych aglomeracjach, w mniejszych miejscowościach. To jest dzisiaj rzeczywisty. Ta ustawa, która została wprowadzona w życie, w naszej opinii, nie rozwiązuje do końca tego problemu, ona nie jest dobra, ale tak jak mówię, nie zostały tutaj dostrzeżone takie podstawy, dla których pan prezydent nie mógłby tej ustawy podpisać. Naszym zadaniem będzie w tej chwili wprowadzenie tak tego projektu, czy zmiana tej ustawy, żeby nie odbywało się to kosztem polskiego górnictwa, bo tutaj największe zastrzeżenia czy obawy mają przedstawiciele polskiej branży górniczej, mają górnicy. Ja wiem, że to jest problem, że oni się obawiają, ale mogę zapewnić jedno, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość będzie tworzyło rząd, to po pierwsze na pewno górnictwo będzie dla nas podstawą rozwoju polskiej energetyki i zrobimy wszystko, żeby doinwestować w tę branżę i stworzyć dla niej warunki rozwoju i stworzyć takie warunki, żeby górnictwo w Polsce było nowoczesne, dobrze się rozwijało, dawało miejsca pracy, żeby dawało na przyszłość też możliwość budowania w tej branży nowoczesnych technologii. Ja byłam niedawno na Śląsku, miałam okazję w Głównym Instytucie Górniczym rozmawiać, widzieć, jak te prace badawcze nad rozwojem nowych technologii węglowych postępują. Takie instytuty są już w tej chwili, trzeba wykorzystać właśnie to zaplecze naukowe i praktykę. Ale z drugiej strony musimy myśleć oczywiście, co zrobić, żeby w Polsce te problemy, które są, i one są rzeczywiście, bo ja jestem, jak Państwo wiecie, z Małopolski. Ten projekt antysmogowy był przede wszystkim rozpoczęty, tam się to zaczęło wszystko w Krakowie, wokół tego było bardzo dużo emocji. Trzeba umiejętnie w tej chwili będzie tę sprawę realizować. Z jednej strony ma się rozwijać polskie górnictwo, a z drugiej strony mamy dążyć do tego, żeby powietrze w polskich miastach i w Polsce było czyste, było czystsze i żeby umiejętnie to wszystko połączyć. Bartosz Nowak, Polsat News. Ja mam pytanie tak konkretnie o tą debatę, która odbędzie się 20 października. Czy pani się na niej pojawi, a jeżeli nie, to kto tam będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość? 20 października ma odbyć się debata wszystkich komitetów, więc my szanujemy naszych konkurentów wyborczych i tak jak przypomnę Państwu, kiedy była debata wyborcza prezydencka, wówczas Andrzej Duda, pan prezydent Andrzej Duda pojawił się na tej debacie. Jedynym kandydatem, który się wówczas nie pojawił, zlekceważył wyborców i swoich konkurentów, był Bronisław Komorowski. Więc my naszych konkurentów, a przede wszystkim wyborców szanujemy i na pewno w tej debacie będziemy uczestniczyć. A możemy wiedzieć, kto będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość wtedy właśnie? Panie redaktorze, to będzie oczywiście lider Prawa i Sprawiedliwości. Okej, to jeszcze zapytam albo liderka. O Antoniego Macierewicza. Czy to jest kandydat? To jest debata liber. Czy to jest pani kandydat na ministra obrony w rządzie, który będzie pani może miała okazję tworzyć?
Ja wierzę w to głęboko, że ja będę tworzyć rząd, bo wierzę w to głęboko, że Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w tych wyborach, a kiedy zwycięży Prawo i Sprawiedliwość, to wtedy premierem rządu, osobą asygnowaną do tworzenia rządu będę ja, tak jak ogłosił to pan premier Jarosław Kaczyński. Natomiast no, proszę państwa o wybaczenie, ale nie ogłasza się składu rządu na konferencjach prasowych. Więc na razie rozmawiamy o problemach, które są ważne dla Polaków, bo jest kampania wyborcza. Rozmawiamy o przedsiębiorczości, o gospodarce. To są sprawy, które dzisiaj powinny być przez polityków poruszane. Urszula Bąk, TVP. Antoni Macierewicz mówi, że ujawni raport WS i o likwidacji WS. Jeżeli pani będzie premierem, to tak się stanie. Jeszcze raz powtórzę pani redaktor, ja widzę, że Antoni Macierewicz ma dzisiaj naprawdę jakiś benefis w mediach, ale powtórzę jeszcze raz. To jest strategia, którą próbuje wyborcza narzucić Platforma Obywatelska. No nie będę komentować tego strategii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Ale to mówi wiceprezes partii, mówi, używa słów takich jak sugeruje, że Donald Tusk to agent Stasi, mówi, że w Polsce się żyje jak za czasów stalinowskich. Proszę się nie dziwić, że o to pytamy. Chcemy usłyszeć pani zdanie na ten temat. Więc moje zdanie jest takie, że próbuje w tej chwili Platforma Obywatelska, nie mając nic do powiedzenia o przedsiębiorczości, o gospodarce, narzucić Polakom tematy, które są tematami przez nich wymyślonymi po to, żeby strategia wyborcza Platformy właśnie tak się toczyła. No nie będę tego komentować, proszę mi wybaczyć. Ja bardzo przepraszam, chciałam jeszcze dopytać, czy Antoni Macierewicz nadal jest wiceprezesem partii, czy pełni jakąkolwiek funkcję partii, jeżeli tak, to jaką? No jak pani doskonale wie, jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ja proszę o następne pytanie, tylko może poprosić, żeby nie powtarzać tych samych pytań, tylko może pytać się o rzeczy, które nurtują tutaj Polaków, może właśnie na temat tego naszego dzisiejszego spotkania, na temat małych i średnich przedsiębiorców. Zapraszam. Magdalena Kozioł, Gazeta Wyborcza Wrocław. Ja zapytam o Dolnym Ślązaku. Dwa miesiące temu, kiedy pani premier Kopacz przyjechała do Wrocławia, deklarowała, że będzie wyremontowana linia do Oleśnicy kolejowa. I pytanie, czy jeżeli PiS będzie tworzył nowy rząd, pani podtrzyma tą deklarację i Dolnoślązacy doczekają się linii kolejowej z Wrocławia do Kluczborka przez Oleśnicę? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie dotyczy Europejskiej Stolicy Kultury. Rząd przekazał Wrocławiowi 100 milionów złotych. Pytanie, czy pani, jeżeli zostanie premierem, dołoży jeszcze do tej Europejskiej Stolicy Kultury dodatkowe pieniądze? Drodzy państwo, proszę mi wybaczyć, ale ja nie będę podtrzymywać obietnic Wykopacz, bo ona tych obietnic nie spełnia. Natomiast ja będę mówić o moich deklaracjach i naszym programie, które my spełnimy, bo my jesteśmy, tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej, że my słowa dotrzymujemy. I my to, jeżeli coś mówimy, zgłaszamy program, projekt, to o tym rozmawiamy. Dla nas jest ważne, żeby Polska miała zrównoważony rozwój i żeby wszyscy mieli takie same szanse rozwoju. Rzeczywiście dzisiaj w tych małych miejscowościach, miastach powiatowych, dostrzegamy to, że Platforma zrobiła wszystko, żeby te miasta i te miejscowości pozbawić szans rozwoju. My będziemy je rozwijać. Dlatego między innymi przygotowaliśmy Narodowy Program Zatrudnienia i będziemy na pewno wspierać takie rozwiązania infrastrukturalne, a tutaj stojący obok mnie Paweł Szałamacha jest osobą, która na ten temat wielokrotnie mówiła i dba o to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby rozmawiać i rozwijać połączenia kolejowe właśnie do takich małych miejscowości. Więc oczywiście, że tak, że będziemy dążyli do tego, żeby takie linie kolejowe były nie tylko utrzymane, ale żeby się rozwijały. Ja w przeciwieństwie do pani premier Kopacz nie będę podróżować tylko kolejami szybkimi do dużych miejscowości. Będę chciała, żeby koleją można było dojechać wszędzie tam, gdzie oczekują tego lokalne społeczności i gdzie ta kolej jest po prostu potrzebna. Natomiast jeżeli mówimy o druga kwestia, to jest oczywiście rzecz tego, żeby zorientować się, uznać, myślę, że przy współpracy z władzami lokalnymi, również lokalnymi samorządowcami, lokalnymi parlamentarzystami,
czy jakie są potrzeby do tego, żeby rzeczywiście Wrocław godnie się zaprezentował, bo to nie jest tylko sprawa Wrocławia, ale to jest również, a przede wszystkim sprawa i duma dla nas wszystkich, więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby to wydarzenie było rzeczywiście na wysokim poziomie i żeby przyniosło też, co jest bardzo ważne, konkretne i wymierne efekty dla naszego państwa, bo myślę, że trzeba zawsze pamiętać, że jeżeli organizujemy w Polsce ważne wydarzenia, czy to sportowe, czy to kulturalne, czy to gospodarcze, to one powinny mieć też ten wymiar przyszłościowy, a żeby nie kończyło się to tylko na tym, że coś się w tym momencie dzieje, a potem już jest niewielki tego efekt. Więc będziemy na pewno w ten sposób myśleli i na pewno będziemy nie tylko Wrocław, ale wszystkie miasta, które będą podejmowały się takich dużych wyzwań, chcieli wspierać. Czyli dobrze zrozumiałam, że nie wykluczają Państwo dołożenia pieniędzy? Pani redaktor, w tej chwili mówienie o tym, gdzie i na co i ile pieniędzy trzeba dołożyć, też jest przedwczesne, bo trzeba przede wszystkim, zanim człowiek podejmie decyzję, na co i ile dodatkowych środków trzeba wydać, to trzeba usiąść, zastanowić się i zobaczyć, czy te pieniądze są potrzebne, na co są potrzebne i jak będą wydawane. Więc proszę mnie na razie zwolnić z tego pytania takiego szczegółowego, bo dzisiaj to jest pytanie, no nie wiem. Są jeszcze jakieś pytania z dziennikarzy? Dziękujemy Państwu bardzo.